kamizelka Mega Bra. Można powiedzieć, że jest ona bardzo nietypowa. Jest to właściwie taka jedna duża kieszeń, a dokładnie rzecz biorąc, wiele małych kieszonek postrzywanych ze sobą. Tak najkrócej można by tą kamizelkę określić. Z przodu kieszenie zamykane na zamek. Jedna siatkowa, dwie na zamek. Trzecia bardzo obszerna. Zmieści tutaj nawet bardzo duże pudło. Ponadto te zamki zaopatrzone są w bardzo funkcjonalne uchwyty, wykończone plastikiem, także łatwo jest mi złapać palcem, zamknąć, otworzyć kieszeń. Po drugiej stronie identyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kieszenie. Zamykanie na klamerkę, zamykanie na zamek, jeżeli ktoś lubi, żeby kamizelka była szczelnie zamknięta. Uchwyty na drobne akcesoria, obcinaczki, kleszczyki, tego typu przyrządy. Ma również tutaj o taką pętlę, w którą mogę sobie włożyć wędkę, zapiąć kamizelkę na wędce. Wędka mi będzie stała spokojnie do góry, a ja mam dwie ręce wolne, żeby operować, na przykład wiązać przypon czy wiązać muchy. Ponadto tutaj mamy takie gumowe uchwyciki, gdzie możemy przepuścić rurkę, butlę z napojem do plecaka, natomiast tutaj ustnik i podczas wędkowania możemy pić wodę również. Od środka również same kieszenie. Też kieszeń na rzep, na zamek, identyczne rozwiązanie po drugiej stronie, też takie same kieszonki. Jak widać, tych kieszeni jest dużo, a dodatkowo zostają nam jeszcze kieszenie na plecach. Z tyłu jest plecaczek. Uchwyt na podbierak. To jest bardzo ważna sprawa. Ponadto jedna duża kieszeń zamykana tutaj z boku na zamek. Także mogę sobie zwiększyć ją, jej powierzchnię. Ona mi się otwiera, ta kieszeń. Identyczny zamek jest po drugiej stronie. Jeżeli nie potrzebuję tak dużej przestrzeni, no to zameczek mogę zamknąć. Dodatkowa kieszeń na zamek, taka, że bardzo fajnie się w niej będą mieściły kołowrotki albo zapasowe szpule. No i jakaś kieszonka siatkowa na jakiś drobiazg. Kamizelkę zakłożymy. Dodatkowo ta kamizelka ma jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to jest w uniwersalnym rozmiarze. Tutaj z boku są paski, które są regulowane. Również paski regulowane są tutaj na ramionach. Dlatego, jeżeli wędkuję na przykład zimą i ubieram na siebie grubą kurtkę, jeszcze jakieś dodatkowe ocieplacze, to wystarczy, że popuszczę sobie paski na ramionach i tu z boków i mogę kamizelkę idealnie dopasować do tego, co mam aktualnie na sobie. Natomiast jeżeli jest taki słoneczny, piękny dzień jak dzisiaj, jak teraz, no to ściągam sobie delikatnie, dopasowując paski i ta kamizelka ma właśnie tą wspaniałą zaletę, że jest taka przewiewna. Po prostu ja w ogóle nie czuję, że coś mam na sobie. Natomiast funkcję kamizelki spełnia idealnie, bo mogę tutaj nałożyć bardzo, bardzo dużo drobnych rzeczy koniecznych na łowisku.